Czy jest Pani zadowolona z funkcjonowania komunikacji miejskiej w mieście Rybnik? Jak najbardziej. Przyjeżdżają autobusy na czas i bardzo dobre jest połączenie. Na ten czas właściwie dla mnie, jak podróżuję tylko od czasu do czasu, to dla mnie jako takich wielkich zmian bym nie zmieniła, bo docelowo dla mnie jest wszystko ok, ale na pewno ci, którzy podróżują codziennie, mieliby na pewno dużo więcej takich próśb, życzeń i może zażaleń. Pretensje do kierowców, którzy obsługują Chwałowice o 7:09. Jest w Chwałowicach pod Biedronką w sobotę. Powinien być 9 po, a opóźnia się o 20 minut już dwie soboty. A ja właśnie jeżdżę tam na osiedle w sobotę o tej właśnie godzinie. I dwie soboty stałam 20 minut, nawet w jedną sobotę 25. A poza tym, jeżeli można, jak już tutaj pani pyta o rozkład jazdy czy takie rzeczy, to dlaczego panele w Rybniku, na przykład w Chwałowicach, na górze nie są już czynne ponad roku? My znamy rozkład jazdy, jak przyjedzie ktoś z zewnątrz, to stoi i zagląda, co się dzieje, prawda? Chciałby widzieć, która jest godzina, jaki autobus odjeżdża, za ile, a tu niestety. Poza tym ten też przy policji i przy dworcu kolejowym panele są nieczynne. Ja jestem zadowolona teraz, tylko troszeczkę pomieszali, bo kiedyś było właśnie te autobusy, się człowiek przyzwyczaił, a w tej chwili troszeczkę poprzestawiali te numery, ale raczej tak, tak. Bardzo mi się teraz podoba, że te 48 dali przez tego Rejmonta, bo jak się ma rodziny w Boguszowicach, to idzie dojechać teraz, a kiedyś tu ustał. To jest ważne, że do szpitala dali autobusy i w sobotę, i w niedzielę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja jestem bardzo zadowolona, bardzo często korzystam z komunikacji i naprawdę jestem zadowolona. Jestem tak średnio zadowolona, ponieważ no, jest dużo osób pijanych i tak bardzo czuć, że tak powiem, no nie fajnie. No. A co byś zmieniła, jeżeli miałabyś taką moc sprawczą? No może, żeby częściej to sprawdzali. Ogólnie na przykład też bilety i tak samo też i no ile osób, no czystość i takie wszystko, no. Nie jestem zadowolona. Jakie by pani miała zażalenia? Wie pani co, mieszkam na elektrowni i jest problem na przykład dojechać do Teneko. Już jest problem, wysiadamy na Gliwickiej i trzeba iść piechotą już w całe wyzwolenia do Teneko. To jest pierwszy problem. Drugi problem to są starsze osoby, które nie umieją dojechać do lekarza już po południu, bo one nie jeżdżą co godzinę z elektrowni do miasta i z miasta na przykład na elektrownię. Tu jest wielki problem właśnie z komunikacją na elektrownię. To bym najbardziej zmieniła tutaj. No i jeszcze jest tu niby płatność kartą w autobusach, która no niestety nie działa. Pisałam do ZTM-u, że to nie działa, nie olali temat, także cały czas piszę maile w tej sprawie, żeby to działało, tak? Bo nie każdy ma gotówkę przy sobie, wiemy jakie są czasy, płacimy kartą, tak? Starsze osoby też płacą kartą przeważnie z tego co widzę, a nie idzie tą kartą zapłacić w ogóle. Nie jestem zadowolona z racji tego, że ostatnio zmienił się rozkład. No i połączenie autobusów z mojego jakby miejsca zamieszkania do pracy z Boguszowic do Wielopola są kiepskie, no bo jest mało tych autobusów i no muszę jeździć też na przesiadki, jeśli nie idę na inną godzinę niż zwykle. Czy coś poza tym, jak funkcjonują autobusy, odnośnie płatności, czystości? Nie, jeśli o to chodzi, to wydaje mi się, że teraz jest fajnie, no bo są nowe autobusy, czyste przede wszystkim. No a jeśli chodzi o płatności, no to bilety są, myślę, w okej cenie. W chwili obecnej nie dlatego, że jak są ferie, to wszyscy mają na tym cierpieć. A dlaczego? A z jakiego powodu mają cierpieć? No bo szkolne autobusy nie jeżdżą w ogóle, także mało co autobusów. Praca jest normalnie jak była pracą. Człowiek musi pozałatwiać pewne sprawy, ja mówię, też musi jechać, autobusów jest dużo mniej. Coraz gorzej się dzieje. Teraz naprawdę źle się dzieje, dlatego że już nie wyświetlają, nie ma wyświetlanych na przystankach, przynajmniej na elektrowni. Od dłuższego czasu tego nie ma. Naprawdę coraz gorzej jest.
Czy jesteś zadowolona z tego, jak funkcjonuje komunikacja miejska w mieście Rybnik? Średnio, bo bardzo często autobusy się spóźniają i na przykład jak jadę rano do szkoły, to muszę 5 minut brać zwolnienie. Używania różnie, w zależności od pogody, od humoru, ale w sumie nie najgorzej. Nie można narzekać, co miasta gdzieś gorzej. No nie za bardzo. Dlaczego? No bo trochę się spóźniają autobusy, kierowcy są niemili. Niektórzy nie patrzą, czy pasażer wysiądzie, czy nie wysiądzie, zamykają drzwi. Już tak kilka razy widziałam, starsza kobieta z kulami nie umiała wyjść, bo była zablokowana drzwiami.